Cześć, siemanko, witajcie w Kręcniku z Farming Simulator 22, jak widzicie, hoj Beron. Ja sobie będę siedział na kanale, bo może ktoś będzie chciał przyjść na Discorda. Może Krót przyjdzie w późniejszej części. O, nie ta strona, przepraszam. Dzisiaj sprzedaż sobie, bo 770 ton. Czyli na 3 pociągi muszę to sprzedać. Więc pieniążku będzie bardzo dużo. Na tym hubie przeładunkowym mam 333. Więc ponad pociąg. A na tym drugim, nie wiem, tam mam 400 chyba. Więc tutaj muszę zapełnić cały pociąg. Wysłać, wrócić. No to się da. No i nowe pola będziemy kupować za tą kasę. Oczywiście mam 700 tysięcy, 800 na koncie. Bo sprzedałem całą. Spłaciłem całą pożyczkę. O. Miałem 1 300 000. W kwietniu 1 300 000 zarobiłem za same ubrania, bo miałem 48 tysięcy litrów. A że ubrałem sobie po 30 tysięcy, to tak wyszło, nie? No i wiadomo, tu jeszcze szkarnie i te wszystkie. Codziennie wychodzi po 92 tysiące zarabiam. Na szkarnie i za panele i za wiatrak. Ale licząc od tego odsetki produkcji, no to tam 60 tysięcy na plus jestem, nie? 210 jeszcze jest. Czyli 90-123, to by nie weszło na jeden pociąg. Więc sobie nasypię to. I potem jak najmniej było i tyle. Teraz szybko, długa, prosta i wrócić się, żeby zamówić pociąg, nie? No i dawaj, 300 tysięcy. O właśnie, cena soi, bo nie sprawdzałem sobie nawet. No ale zawsze w czerwcu jest cena. Ale chcę zobaczyć po prostu za ile jest. Za 4300, to zarobicie. Więc 1 200 000 tak o. Ponad 1 000 000 w sumie. Ponad 1 300 000. 1 300 000, które zaraz wydam na jedno pole i tyle będzie z tego. Dobra, szybkie bieganie. metrów, on zaraz sobie cofnie. A ja mam 2 100 000 na koncie. Ogólnie przed przewijaniem już miałem 2 miliony prawie na koncie. Przed sprzedażą tego. Przed spłaceniem kredytu miałem 2 miliony na koncie. Dobra, kup. I te pole mogę kupić. I te pole mogę kupić. I mam 400 tysięcy jeszcze. To jest za 500, to nie mogę. To jest za 800, to jest za 300. No to tam mogę kupić. I to też będzie wtedy rozszerzone na maksa, nie? Dawaj, te 30 ton muszę jeszcze sprzedać z tego silosa i potem jechać tam drugi silos. Ale to tam po prostu sobie wezmę drugi pociąg. Bo ile ma tej soi? Czy się przejechać po prostu? Jednak się przejadę na ten drugi hub. Tak sobie teraz pomyślałem, że przejadę się na ten drugi hub. Tam sobie załaduję i wtedy raz wezmę pociąg i będę miał wszystko sprzedane, nie? Że to dość długo będę jechał, bo to jest 80 na godzinę tylko. Więc dość długo będę jechał, a ten tor idzie naokoło, więc... Dzisiaj w sumie zarobiłem tyle, co w kwietniu na ubraniach, nie? Nie wiem. Tararara. Dawaj do tyłu na serszym ogień. Tutaj po lewej stoi Big Wood. Tutaj po tej lewej, o. Tutaj na dole, bo tu skończył się, no to... Dużo już mi nie zostało tutaj pól na tej mapie do wykupienia, więc myślę, że to jeszcze jest 2 sezony i nic więcej, nie? Teraz w sumie te najdroższe tylko kawałki mi zostały do kupienia, więc... Nie wiem. Może ten las sobie wykupię za 14
Żeby tam sobie już pole zrobić na maksa, na gotowo, tak jak chciałem. Chyba tak trzeba będzie zrobić. Tutaj słoneczniki to będzie duże, dużo oleju słonecznikowego, będzie dużo kasy będzie. Ubrań też będę myślę, że miał tyle samo, że tam 1,5 miliona znowu z ubrań wyciągnę. No to się jakoś da. Tutaj te buraki czerwone sobie rosną, więc niech sobie rosną. Tutaj przecież trzeba będzie jeszcze tutaj to połączyć, te pole, żeby tutaj było fajne takie. No to jeszcze jest roboty. Fajnie, żeby było powoli przyhamowywać. Ale to pole tutaj mi napędziło tą serię, to po lewej tutaj. No 26 kupiłem za 1 300 000 wtedy. Bo pamiętam jak ja skakałem, że ja tyle musiałem kredytu wydać na to, nie? Ale się opłacało. Bo gdyby nie to pole... I teraz w sumie patrzę na mapę, to tylko na dole te pola zostaną mi. No to jest w sumie jeden sezon do kupienia, nie? Jeden sezon i potem te wszystkie pola naraz zrobić. To 2 sezony, no. Jeszcze połowy stycznia nie ma, więc myślę, że mój plan do końca stycznia się uda z Hojbaleronem. Tutaj naprawdę muszę między odcinkami teraz siedzieć po 3 godziny, ale trudno, nie? Największy problem teraz, że ja muszę tyle poza odcinkami siedzieć, ale mi to nie przeszkadza. Bo jak chcę fajną serię zrobić do końca tutaj, no to trzeba mi. Za 135 no to już raczej... A patrz, jednak kupię. A to są takie landy. Dobra, ale to ten land tutaj kupię, bo może... Bo może coś mi się uda z tego pola wystrugać. Tutaj ten las na pewno chcę kupić, ten i ten, nie? 300 zł mi zbrakło, ty! Żeby ten landzik mały kupić tam. Bo co to jest? Biolek, który się pełni. Ja bym chciał to najchętniej sprzedać. I tutaj zrobić sobie takie wielkie pole aż tutaj. Jak się uda. A, to ja i tak muszę to zostawić, bo i tak tego się nie da zaorać, więc... Więc okej. Ale dobra, to się da wszystko. Wszystko da zrobić, no spokojnie. Dobra, full. Jeszcze tu trzeba dosypać soi i będzie full. A ile tej soi jeszcze w ogóle mam? No chodź, jeszcze 200 ton do sprzedaży, to spokojnie. Jeszcze dwa pierwsze wagony do. Nie całe, ale... No i 1 200 000 kolejne jedzie. 1 300 000, sorry. 1 300 000 kolejne jedzie. Więc w sumie ciekawe, czy będę na plus dzisiejszego dnia, czy będę jednak na minus. Czy ja więcej wydam, czy więcej zarobię, nie? To mnie ciekawi. W sumie każdy dzień byłem na plusie, więc teraz chyba też powinien być na plusie. Zobaczę, nie? Zobaczę, jak to wyjdzie. Bo jest 9 minuta. I zobaczę, co w tym odcinku. A, ja się trawę miałem kościć w tym odcinku, dobra. Milion 300 kolejny, czyli tak. Dobra, kasiora, nie? Dobra, niech on sobie tu powoli jedzie. A ja sobie jednak na tą minutę, na szybko, sobie ogarnę jeszcze kosiarkę. Niech on nam już sobie kosi tutaj naokoło. Chociaż jedno kółko niech mi zrobi. I sobie na szybko cosplay ustawię, bo tutaj... Dobra, niech może udaje się dwa kółka zrobić. Nie, fajnie by było, jakby się udało jej dwa kółka zrobić.
Czemu ta kosiarka tak dziwnie się rozłożyła? O, teraz. No. Okej, to było dziwne, ale... Jest pociąg już? Pociąg. Pociągu jeszcze nie ma. Nie gada, że ten debil przyjedzie na ten drugi przeładunek, nie? Ale ja muszę tutaj kosiarkę ogarnąć, więc... Dobra, to trzeba temer dosypać, bo jednak nie dosypywałem chyba. Tutaj trzeba trochę jęczmienia dosypać. Się taki bardziej ogarniający odcinek, ten czerwcowy, no ale też takie się przydają. Tutaj trzeba wody dolać. I pożyczyć sobie New Hollanda, bo do pracy muszę mieć ciągnik. TMR 128 ton jeszcze jest na przyczepie. Na przyczepie powiedziałem. A w mikserze 4,5 miliona jeszcze TMR, więc to jest starszy do końca serii, nie? Ten TMR mi starszy już do końca serii, to jest nakręcony. Dobra, zobaczymy w sumie, jak to będzie szło. Tak naprawdę, bo ja nie wiem, jak to będzie szło w ogóle, to kuszenie. No nie, no debil na tamten hub przejechał. Bo gra uznał, że tam ma bliżej tyle. No nie, i znowu całą mapę muszę dylać. Pociągiem. No dobra, no. Skoro tak trzeba. Skoro tak trzeba, to niech mi tak będzie. Jeszcze parę tysięcy dostanę za pociąg. Za tą soję, no ale... Jest akurat ścianą, to wiadomo, co tam mi się robi, bo... Krowy i tak to zeżrą, i tak to zeżrą. No jeszcze krowy, owce. No i dobra. To jak będę sobie jechał pociągiem, to postaram się kupić te tereny dalej. Żeby nie było. Bo już myślę, że nowych maszyn nie będę kupował, bo już nie mam sobie co kupować tak naprawdę. Tak na dobrą sprawę to ja już nie mam co kupować. Tutaj dziesiątkę miałem kupić, to wiem. Jeszcze 700 tysięcy jest, więc... To jest 880, dobre. No to co? 1300 zdyna? Porąbałeś? No to na razie te pole muszę co odpuścić. Tutaj muszę zrobić. 190 jeszcze. To 90? 250 ten land. To chyba już nie mam jakiego landu kupić, ewentualnie ten mogę kupić. Żeby sobie był. Ale tutaj 1 300 000 muszę wydać, ja pierdzielę ty. Tutaj na środku tych landów nie będę kupował, bo to już nie będę, to już tym pole nie będę ingerował nic. Niech sobie jest stałą krok do końca serii. Dla owiec. Tutaj już nie będę ingerował ten land, bo myślę, że tutaj sobie dokupię i tutaj jeszcze sobie tak ładnie wygładzę i tak zrobię takie wielkie jeszcze, ale... Ale to już chyba nie ma sensu. To jest też milion, to jest milion. A to za 600, no to ewentualnie to będę mógł kupić. Jak uda mi się uzbierać. Przecież nie, 170 razy 4, no to jest pół miliona. No to pół miliona jeszcze będę miał, nie? No to... Ewentualnie na 45 jeszcze uda mi się kupić, ale... Reszta będą się już poza... W kolejnym sezonie kupić. Ale dość dużo, bo tu będzie 900 tysięcy. Z 280. Właśnie nie wiem, czy ten land jest sens kupować, bo ja muszę tam, najlepiej przejść. I zobaczyć, czy jest w ogóle sens tego landu kupować tam. No bo jak nie ma, to bez sensu go kupować. Nie ten klawisz, ten klawisz. To teraz będzie bardzo dużo oleju słonecznikowego, więc za olej sobie zarobię, nie? Na pewno.
Na pewno sobie za olej dużo zarobię. To jestem w 100% pewien. Olej w sumie za te wełnę, nie? Tą bawełnę, co przerobię na tkaniny. Wiadomo, owce dają dużo wełny. Teraz po 20 tysięcy dziennie w sumie można powiedzieć. No ale. Ale będziecie jeszcze tkanina robić z bawełny, to wtedy już w ogóle będzie fajnie też, bo tu jest 19 ton tkanin jeszcze do przerobienia, więc jeszcze trochę tam sobie da. Dobra, może być 110. No nie wiem, nie wiem. Dawaj, dawaj, dawaj. Bierzemy misia wteczkę. Jedziemy na wycieczkę. Dawaj na sercznym, dawaj. 70. 80. Czyli co, na to wychodzi, że w 22 lata bym skończył grę. Tak na to wychodzi, nie? No i dobra, sprzedawaj tą soję, raz, dwa i tyle. Jeszcze dalej. No, 736. Tutaj tą 45 kupię i tyle. I 220 tysięcy jeszcze mi zostało, nie? No dobra, teraz tak, niech się prasa tu rozkłada. Altix. No i dobra, genery kurs. 19800 zrobimy, jedno kółko. I teraz ja przesiadam sobie za kosiarkę, bo teraz ja chciałem kosić. No dawaj do przodu, no. Ja sobie to na prosto będę kosił. Myślę, że jestem w stanie nakosić tyle, zanim mu to do prasy. Do prasy myślę, że jestem w stanie mu tyle nakosić. Na prosto. A jak nie, no to zmienię sobie kąt najwyżej później jazdy i tyle. Ale myślę, że powinien w stanie. Czy za nią to kółko zrobi? Myślę, nie wiem, zobaczę. No może się uda mu tyle nakosić. Aby miał co prasować. A jeżeli nie, no to trudno. Na razie idzie dobrze. Albo później zmienię taktykę koszenia i będę chciał tak jak idzie obszar pola, nie? Tak, tak półokrągło. To myślę, że też by nie było głupie takie półokrągłe koszenie. Tak sobie myślałem, że on się tu zablokuje. No i dobra, jedziemy dalej. Tu trochę siano zostało, ale... A, znikło już jednak. Bo tutaj na live w grudniu chyba... Znaczy, no to live było w grudniu, tak? Ale chodzi mi, że... W grudniu chyba jeszcze była dobra trawa, no to ją zrobiłem na siano. W sumie to siano do dziś leży sobie tam gdzieś. No i dobra, i lejdziemy, nie? Z tym koszeniem trawy. W sumie zaraz będą półunki skoszone, nie? Tej krótkiej połowy, na tej krótkiej połowie to raz wejdzie koszenie. Ale tam dalej będzie już gorzej.
Właśnie nie wiem, czy nie będą się pierwszy pozbierać tych kostek naokoło mu. A to zobaczę, to najwyżej mu poprzekładam te kostki i tyle. Na razie niech sobie jedzie z tą pracą, bo ja muszę trochę mieć nakoszone, nie? Troszeczkę muszę mieć nakoszone, żeby miał co prasować. Bierzemy mi siafteczkę. No i elegancko to idzie. Teraz, żeby on tak tylko prasował, nie? Ale tam ma inny kąt tutaj sobie. No jakoś tak po skosie ma to ustawione. Nawet nie patrzyłem dokładnie jak. No, widać, że ja kurde jadę. Czyli czekaj, 2, 3. Na 5 rządków gdzieś ma zrobione. Na 5 przejazdów ma ogarnięte skoszenie. No, że tutaj dalej będzie gorzej, bo wtedy będą się chyba tak pod tym kątem kosić. Albo jakoś tak. Tak jakoś, nie tak. Będą się to jakoś ogarnąć. Bo na razie to tak mogę jechać, ale... Chyba już nawet zacznę tak kosić sobie powoli. Nie wiem, czy trochę nie zaostro jednak. Muszę trochę to bardziej sobie złagodzić tam. Ale tak bym musiał najlepiej kosić, żeby miał dopracowanie dobrze, nie? No dobra, no coś się wymyśli. Bo tu jednak kawałek drogi jest, nie? W jedną stronę kawałek drogi jest, jakby nie było. Jak poszedł tam na wstecznie. No i oczywiście co? Zaklinało się, no bo co innego mi chodzi. Dawaj do przodu. I do tyłu. No i ogień, nie? Tak. Potem tutaj tak. No i niech sobie jedzie. Sen New Holland. Nie wiem, skoszę to i będę kończył odcinek, no bo co innego. W sumie nic innego na ten odcinek nie miałem zaplanowanego, oprócz sprzedaży soi. No bo tylko miałem sprzedaż soi tak naprawdę zaplanowane i koszenie tej trawy tutaj. Prasowania nie miałem, bo nie chciałem prasować, bo ostatnio prasowałem. Więc teraz wolałem sobie pokosić. Bo to prawdopodobnie przedostatnie się na kosy będą. No potem zobaczę, najwyżej będę kostkę siana kupował i tyle, tak? Na końcu serii na przykład będę kostkę siana kupował i to im powinno tam owcom wystarczyć. Nie no, jeszcze w tym roku siana kosy jedno zrobię, bo jest czerwiec, no to gdzieś w październiku myślę, że jeszcze odwalę. Jak będą kosić, kombajny będą kosić mi na przykład ten słonecznik, no to ja tutaj myślę, że kosiarkę sobie zatrudnię na koszenie trawy, tak? No bo jednak te 200 kostek, co tutaj będzie, to trochę trawy będzie dla tych kobiet, więc... Nie ma problemu. Jedziemy na wycieczkę, bierzemy mi siafteczkę. No, tak sobie myślałem, że on będzie te kostki przepychał. Ale tam już chyba jest przejazd. Ciekawe, czy on teraz pojedzie, czy on się tak minuje o te kostki. No dobra. Nie, no nie mogę z tej kosiarki, jak jest zarąbane wszystko. Przecież tu nic nie widać, ty, jak to jeździć? Nic nie widać. A nawet jakbym sobie od tego
Odczyścił tę szybę. Umył po prostu. To i tak bym nic nie widział w środku. Bo to jest taka. Nie wiem, ta kosiarka jest tak zrobiona, że ma taka jakby folię na tym szybie ma czy coś takiego, nie? To tak dziwnie wygląda strasznie. Wiadomo, w sumie do kolejnego odcinka, zanim teraz będę przewijał, to będą się tylko. To będą się skończyć te dwa pola. 11, a czy 10, przepraszam. 10 będą się skosić i 45. A i 3 jeszcze. A 1 ile kosztuje, tak z ciekawości? Na 288. A to jutro będzie mnie stać. Jutro będzie mnie stać. Ale teraz dopiero będzie odcinek z... Na sierpniu sobie wykoszę tą pszenicę i jej jęczmień. I owiec. Chyba, że owca nie da się na sierpniu kosić. Ale powinno się dać. Lipiec, sierpień, dobra. Dobra, tę kostkę tu. Tą kostkę też. Na razie zostawię, no bo... Ja nie wiem, czy ten... Dobra. Jakoś to zobaczę, jakoś to ogarnie się. Właśnie nie wiem, czy teraz już nie powinienem tak pół okrągu jechać tam do końca aż. Tak się teraz zastanawiam. Bo teraz ten pewnie jeden przejazd robi. Już będzie tam chciał do końca jechać. Tak, to jest ten przejazd, on teraz już do końca będzie jechał. Więc ja już muszę mieć tutaj powoli nakaszane. Tak po skosie. Muszę tu powoli podkaszać już tak po skosie, nie? No i raz minut odcinka 27. No tak akurat, bo tu mi to zostało mi ze 3 minuty koszenia i akurat będzie koniec odcinka. Więc wszystko wyszło tak jak miało być. Tylko tak nie do końca z tego, co widzę. To dobrze jest zrobione. On teraz będzie jechał po tych kostkach. A może ogarnie, zobaczę, może ogarnie. Jak nie ogarnie, to najwyżej go zatrzymam, ale powinien sobie ogarnąć. Tak sobie myślę, że powinien ogarnąć. Coś takim mocnym wężykiem jedzie. No nie może tak jakby sobie punktu znaleźć. Tą kostkę temu tu przerzucę na bok. Staram się te kostki poprzerzucać na bok. Jakbym tutaj nie miał problemu z nimi. Bym sobie jakoś tam bezpiecznie do tego końca dojechał. Pewnie jak będę zbierał kostki, to sobie włączę tę lokalizację Bell, dla pewności. I zawsze sobie to włączam. No i dobra. Dobra, pracuję dalej, to o to mi chodziło. Na dobrą sprawę. Dwa przejazdy, co nieco. Jeszcze raz muszę tak dookoła pojechać. Tak do góry w sensie. No a potem już mogę normalnie sobie jeździć paskami. Bo powinien raczej zdążyć nakosić. Mega challenge.
I zobaczymy, nie? Jak to będzie szło. Czy on naprawdę te kostki tam przegarnie? Tak, przegarnął je. Czy tej koledze chyba. A nie, on ma podniesioną tą. Jedną stronę. A czemu tak? A, bo ma tu. Bo on tu ma kostkę, dlatego jest podniesiona jedna strona, bo coś mi tu nie pasowało. Bo coś mi tu nie pasowało, że on ma stronę podniesioną. Przecież nie da się jednej części skrabiarki podnieść, a drugiej nie. Ale dobrze, akurat tą lewą, gdzie jechał po skoszonym już. Po zebranym, a może bardziej. No, a ja to sobie z Holandem będę działał dalej. No, to zostało mu 10 minut prasowania. Niby 12, ale to wiadomo. Odcinek jest na poniedziałek już nagrany, więc na spokojnie. Na wtorek też mam nagrany, więc... Nie, czy na sobotę to jest, kurwa. Znaczy, kurde. Chyba na sobotę. Tak sobie teraz myślę. Bo ja nie wiem, czy teraz dwa razy wychodzi flet na osadzie, czy raz. Znaczy flet na osadzie. Choć baleron, ale chyba dwa razy. A teraz poniedziałek był. We wtorek Elengrad, to się zgadza. Środa 2000 krów. Czwartek M Creek. No to piątek, no to na sobotę jest wtedy. Na niedzielę nie mam odcinka jeszcze, ale... Ale kolejny odcinek już będzie na poniedziałek nagrywany. Ale to już nie dziś, to pewnie jutro. To pewnie będzie jutro nagrane. Zobaczymy. Ja mówiąc, to nie wiem. Myślę, że to jest na poniedziałek już, a nie na sobotę. No dobra, ale ja mam skończone. Więc nie chodzę sobie tutaj będzie działo do końca odcinka. Znaczy na koniec odcinka to już jest już. Więc sobie tu będzie działo dalej, nie? Bo tu pół łąki jeszcze zostało do sprasowania, więc... Fly mode, kamera i login. A tak to może jeszcze nie powiem, tam złapię na miniaturce się. Dobra, dziękuję za oglądanie tego odcinka. 33 minuty, dużo pól kupione, dużo kasy zarobione, więc na razie.